Elena Narożna, piękni i młodzi. Witam wszystkich. Także DJ Mor, Damian Wieczorek. Dzień dobry. I wesele. Zgadzacie się? Prawda czy fałsz? Ja chyba reprezentuję tą część, drugi biegun. Bo ja... No w tym momencie oczywiście no, na weselach występujemy i prezentujemy swój repertuar, ale nie ukrywam, że ja od wesel zaczynałam. I tutaj nie tylko DJ ma taką rolę, że musi mieć wszystko w zanadrzu, ale również dobry zespół powinien być przygotowany na wszystko. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś to lubi, kocha, to naprawdę jest w stanie zrobić wszystko. Trzeba ludzi rozweselić, trzeba ludzi, dla ludzi zrobić różne, przeróżne zabawy, przykład, żeby wyciągnąć ich ze stołów również. Na przykład rozruszać, czyli co? Piąte lata, od Lady Punk po, prawda, nie wiem, Perfekt. Coraz młodsi ludzie, prawda, jakby mamy teraz te wesela z coraz młodszą. Bo te utwory były bliskie naszemu sercu, chociaż byliśmy bardzo młodymi ludźmi. Ja zaczynałam w wieku 16 lat i to wcale nie oznaczało, że ja takich utworów nie słuchałam, bo tak naprawdę ta młodzież, która w tym momencie jest w takim wieku, również te utwory docierają. Zobaczcie, ile utworów w tym momencie jest przerabianych w nowych wersjach, bardziej DJ-skich, bardziej nowoczesnych, ale jednak wracamy do tych utworów, które miały takie w sobie magię. To było serce wyłożone na scenę i tego się nie da zapomnieć. Znaleźć taką perełkę, osobę, która wyróżnia się czymś konkretnym, że słyszysz i wiesz, tak, to jest ten wykonawca, ja jestem pewna na 100% i niezależnie od tego, czy zaśpiewa swój utwór, czy zaśpiewa czyjś utwór, bo to po prostu słychać. Bija bank? No, jeden? Ciężki wybór. Ja tu będę się upierała zawsze, bo moim zdaniem wesele bez jesteś szalona i żona moja nie da rady po prostu. To musi być i to łapie każdego gościa.